Halo, witamy serdecznie. Cześć, witajcie. Dzisiaj troszkę inna forma, ale witamy w Unity we Wrocławiu, w Unity Group. Bardzo dziękujemy, że możemy tutaj być. Słuchajcie, kochani, zaraz przedstawię naszego bardzo szczególnego gościa. Dzisiaj będzie troszkę inne spotkanie, może troszkę mniej o biznesie, ale przede wszystkim będzie o tym, jak konsekwentnie angażować ludzi w organizacji i jest to naprawdę imponujące. Ja osobiście nie znam takiej organizacji innej, która tak długo, tak konsekwentnie i w takiej skali w Polsce by działała. Więc za chwilkę przejdziemy do tematu. Ja tylko rzucę okiem, co się dzieje technicznie, także jak coś nie słychać, coś nie widać, to piszcie, mówcie. Będziecie mieli pytania, to śmiało zadawajcie w trakcie. I jeszcze krótko o turkusowych śniadaniach. Zaczęliśmy jakieś 4 lata temu. Zaczęło się w Polsce od książki pod tytułem Pracować Inaczej. I okazało się, że są na świecie takie organizacje, takie firmy, które po prostu pracują inaczej, ale mają fenomenalne efekty przy tym. Książka była napisana przez Fryderyka Laloux, można ją pobrać za darmo. Oczywiście jest też w wersji płatnej, więc jeżeli ci się spodoba, to za nią zapłać. Są 3 filary, które Fryderyk Laloux wyróżnił w tej książce dla tych organizacji. Pierwszy to jest samoorganizacja, czyli te firmy, te organizacje mają taką płaską strukturę, nie ma takiej tradycyjnej formy szefa, gdzie jest ktoś, kto wszystko wie, rozkazuje i wszyscy mu raportują i tak to działa. Świat za bardzo już jest skomplikowany, za bardzo przyspieszył, żeby jedna osoba była w stanie wszystko ogarnąć, to jest po prostu niemożliwe. Drugi filar to jest autentyczność, pełnia, bycie sobą, czyli jeżeli mam smutny dzień, to mam smutny dzień, nie ukrywam tego, nie zakładam mask, nie gram żadne gry korporacyjne, gry polityczne, tylko po prostu jestem sobą, tak w domu, jak i w pracy, po prostu jestem sobą. I trzeci filar, no to po co robimy to, co robimy, czyli tak zwany ewolucyjny sens istnienia. Czyli jeżeli jeździmy samochodem, to jeździmy załatwiać swoje tematy, a nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, czyli po prostu jeździsz, robisz to, co potrzebujesz, a tankujesz, kiedy właśnie potrzebujesz. Czyli tak samo w tych organizacjach są pieniądze, bo one muszą być, ale to nie jest cel sam w sobie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Slot Art Festival. Ja osobiście byłem na tym festiwalu rok temu, miałem przyjemność prowadzić tam warsztaty, widziałem od środka, jak to działa, widziałem, jak ludzie bardzo byli zaangażowani. Ja osobiście nie wiem, czy widziałem tak zaangażowanych ludzi w jakiejś organizacji, to było ekstremalne wręcz, ale o slocie i jak to działa, to już sam Radek Grygoru, który dzisiaj jest naszym gościem, już daje kamerę na Radkę. Cześć Radku. Już dzień dobry wszystkim, cześć, witam was bardzo serdecznie. Tak jest, witam cię. Jesteś na linii. Jestem, okej. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, Łukasz. To bardzo cieszę się, że możemy te śniadanie spędzić razem. Mój kontekst jest, na pewno nie jest taki biznesowy, natomiast kontekst mój dotyczy organizacji pozarządowej, organizacji, która nazywa się Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych i ta organizacja, to stowarzyszenie jest głównym organizatorem festiwalu muzyczno-artystycznego, który nazywa się Slot Art Festival. Slot ma bardzo długą historię, bo trwa już praktycznie od prawie 30 lat, więc naprawdę no, jest już kawał historii za nami. Tak krótko mówiąc, szczególnie tym osobom, które nie mają pojęcia o tym, czym jest tego, to jest to festiwal muzyczno-artystyczny, który skupia generalnie w ostatnich latach, poza 2020 rokiem, około 8 tysięcy osób, z czego ponad 1500 osób są to wolontariusze. Tak? Są to osoby, które przyjeżdżają, które współtworzą z nami to wydarzenie i które poświęcają swój czas, często swoje pieniądze, po to, żeby razem z nami tworzyć ten festiwal. Mamy niezwykłe miejsce, gdzie odbywa się Slot Art Festival. To jest klasztor w Lubiążu, tak? Blisko od Wrocławia. Potężny budynek, 2,5 razy większy od samego Wawelu krakowskiego. Miejsce, gdzie jest ponad 300 różnego rodzaju pomieszczeń z różną kubaturą. I miejsce, gdzie po prostu cała nasza wioska festiwalowa znajduje swój dom na 5 dni i 5 nocy w ciągu roku. Także
Także jest to takie wydarzenie. No i sam program festiwalu to jest on złożony z bardzo wielu punktów. Taką naszą siłą jest około 200 warsztatów, które odbywają się każdego dnia festiwalowego w trzech turach. Mamy przy normalnym roku festiwalowym mamy około 10 scen muzycznych, mamy różnych gości, scenę teatralną, klubową, dużą scenę i wiele różnych miejsc. Także ktoś policzył, że prawie 500 punktów programu odbywa się w przeciągu tych 5 dni i 5 nocy. I moja historia związana z festiwalem jest taka, że w 1998 roku pierwszy raz trafiłem na ten festiwal. Wtedy jeszcze odbywał się w Giżycku, w Twierdzy Bojen. I tam razem ze swoimi trzema przyjaciółmi przyjechaliśmy na to wydarzenie. Słyszeliśmy, że są jakieś fajne warsztaty, koncerty. Byliśmy też w trochę takiej trudniejszej sytuacji życiowej, jako młodzi, gniewni, zbuntowani ludzie. I tam spotkaliśmy się z niezwykłą taką otwartością, z niezwykłymi osobami, które nie tylko gdzieś tam występowały na scenie, ale też były po prostu, chodziły po terenie festiwalu i rozmawiały. Pierwszy raz, kiedy byłem w 98 roku, tak mi się ten festiwal, to co tam było tworzone, tak mi się to spodobało, że podjąłem taką decyzję, że chcę każdego roku angażować się już jako wolontariusz, tak? Także zostałem zaproszony do wolontariatu i następnego roku byłem już wolontariuszem w jakiejś ekipie sanitarnej, technicznej i przez kilka lat angażowałem się jako wolontariusz, a później dostałem propozycję zaangażowania już zawodowego. To też wiązało się z moją przeprowadzką z przepięknego Białegostoku tutaj do Wrocławia. No i po prostu zostałem dyrektorem festiwalu, odpowiadałem za całość. Obecnie trochę się już wycofuję, odpowiadam nadal za całą produkcję, za przygotowanie wszystkiego, za całą logistykę, kontakt z urzędami, z urzędnikami i dogrywanie i za dogrywanie najważniejszych gdzieś tam układów i dealów też takich, które są dla nas potrzebne. Także każdego roku angażujemy ponad 1500 wolontariuszy. Zawsze na koniec festiwalu, kiedy pytamy się, czy ktoś z was chce wrócić w przyszłym roku, to 90-kilka% osób obecnych podnosi swoją dłoń i mówi tak, chcemy wrócić, chcemy za rok również współtworzyć festiwal. Natomiast rok weryfikuje i po roku, kiedy sprawdzamy, ile tych osób rzeczywiście dociera i wspólnie z nami współtworzy festiwal, to wygląda na to, że no ponad 60% osób są to osoby, które już były wcześniej, ale ciągle jest napływ nowych osób, które przyjeżdżają i które się angażują. Także pokrótce. Nie jest to oczywiście pełen obraz, ale pokrótce po prostu tak to generalnie wygląda. A mógłbyś powiedzieć więcej o swojej roli, jak ona wygląda? Obecnie, tak? Obecnie odpowiadam za samą produkcję, tak? Czyli festiwal jest to duże logistyczne przedsięwzięcie, więc odpowiadam za po prostu podpisywanie wszelkich umów z naszymi z firmami, z którymi kooperujemy, ale też przede wszystkim z Fundacją Lubiąż. Fundacja Lubiąż jest to fundacja, która jest gospodarzem całego obiektu klasztornego. Ona prowadzi tam działalność i po prostu kontaktuje się z fundacją, kontaktuje się z władzami lokalnymi. Załatwiam wiele tematów dotyczących nawet samych gdzieś tam food trucków, bo mamy też całą taką przestrzeń gastronomiczną, gdzie jest około 25 food trucków. Mam też asystenta, który jest Brazylijczykiem, który od już chyba 20 lat mieszka w Polsce i jest taką moją prawą ręką i bardzo mocno też mi pomaga w ogarnięciu wielu tematów. Także od załatwiania kabin sanitarnych poprzez spotkanie z panem burmistrzem Wołowa, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, poprzez kontakt z wolontariuszami i też rozmowy z poszczególnymi szefami ekip odpowiadających za produkcję. Jeżeli chodzi o samo gdzieś tam angażowanie wielu osób, to też no, musi być potrzeba. Tak? My
doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić fajne wydarzenie, ale bardzo szybko zrozumieliśmy, że nie jesteśmy w stanie finansowo tego dźwignąć. Najłatwiej byłoby zdobyć jakieś dofinansowanie, zlecić wszystko poszczególnym firmom, natomiast my nasz festiwal opieramy na wolontariacie, na tych 1500 osób, które przyjeżdżają, angażują się i poświęcają swój czas. I wszystko może z zewnątrz wyglądać trochę na chaotyczne przedsięwzięcie, ale naprawdę wszystko mamy bardzo mocno poukładane. Mamy 191 szefów poszczególnych ekip. Mamy na terenie festiwalu 10 kafejek, które sami organizujemy i zaopatrujemy. W każdej kafejce jest około 25 wolontariuszy. Każda kafejka ma swoich dwóch szefów. Program festiwalu jest naprawdę bardzo złożony. Właśnie w tym momencie już zakończyliśmy nabór do wolontariatu w kontekście warsztatów. I warsztaty, które są taką siłą naszą festiwalową, są bardzo różne. Od języka, nauki języka migowego poprzez naukę tańca, warsztaty jakieś z programowania, emisji dźwięku. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo wiele i każda osoba, która gdzieś zahaczy o festiwal, pojawi się na festiwalu, ma ogromną szansę na to, by znaleźć coś ciekawego dla siebie. Powiedziałeś właśnie, że jest po dwóch szefów dla 10 kafejek na tym wydarzeniu. Na przykład. Tak, i teraz jak wy weryfikujecie te osoby, które miały być takim szefem? Czy to jest ktoś, kto ma doświadczenie w takim zakresie, czy macie jakieś... Jak to działa? No generalnie działa to na tej zasadzie, podobnie jak w moim przypadku. Ja pierwszy raz pojawiłem się na festiwalu jako uczestnik, bardzo mi się spodobało, chciałem się zaangażować i po prostu otrzymałem pewne propozycje. Hej Radek, mamy miejsca w ekipie sanitarnej, technicznej, fajnie byłoby, żebyś tak się zaangażował. Więc te osoby, które przyjeżdżają, bardzo często są uczestnikami, w przyszłym roku zgłaszają się i chcą po prostu być naszymi wolontariuszami, więc większość osób, które są na przykład w kafejkach, są to osoby, które były wcześniej normalnie uczestnikami festiwalu. Więc one znają specyfikę festiwalu, były tam, widziały, z czym to się je i widzą taką przestrzeń do zaangażowania dla siebie. Tak? I podobnie z poszczególnych innych ekipach, tak? Bo mamy na przykład ekipa nasza sanitarna, to jest około 80 osób. Ekipa naszych wolontariuszy z tak zwanej służby ochrony to jest ponad 230 osób i to nie są przypadkowe osoby. My też często popełniamy błędy, tak, bo nie prowadzimy pracy takiej całorocznej, natomiast zapraszamy ludzi, którzy gdzieś byli na festiwalu i mieliśmy na przykład takie wpadki, jak na przykład pewnego roku zaprosiliśmy do współpracy pewną osobę, która została szefem ekipy sanitarnej. W ekipie sanitarnej mamy pośród tych 80 osób, większość to są wspaniałe dziewczyny. No i mieliśmy takiego szefa ekipy, który po prostu nie poradził sobie w momencie, kiedy otoczyło go kilkadziesiąt dziewczyn, które chciały mieć konkretne zadania, konkretną pracę. I w jednym momencie zadawały bardzo wiele pytań. To było bardzo trudne do podźwignięcia dla niego i też mu asystowaliśmy, festiwal doszedł, doprowadziliśmy do końca, wszystko pięknie się udało, ale też widzieliśmy, że no, ta osoba nie miała pewnych kompetencji, pomimo tego, że była bardzo, bardzo świetna i nadal jest świetna i nadal mamy relacje. Natomiast weryfikacja przychodzi bardzo często w boju i w momencie, kiedy jesteśmy na festiwalu. No tak, tylko że jeszcze kwestia, bo dzisiaj szczególnie rozmawiamy o angażowaniu ludzi, ale no żeby zaangażować, to jeszcze wy potrzebujecie wiedzieć, kogo zaangażować, nie? I właśnie tutaj tą osobę wybraliście, no ale no skąd wiecie, że ta osoba, która dzisiaj była uczestnikiem, to za rok będzie odpowiednią osobą, żeby szefować w jakiejkolwiek funkcji? Skąd taka pewność, że dacie odpowiedzialność i że ta osoba da radę, nie? No, przede wszystkim obserwujemy, co ta osoba robi w ciągu roku, tak? Jak jej życie się też zawodowo układa, czy ma przestrzeń na tego typu działanie. No i jeżeli ktoś jest poukładany, daje sobie radę w różnych życiowych tematach, to jest też duża szansa na to, że świetnie poradzi sobie w przestrzeni festiwalowej.
Więc mamy relacje, tak? Mamy relacje w ciągu roku. Ludzie są najważniejsi. Staramy się po prostu być razem z tymi osobami i gdzieś tą wspólnie drogę przechodzić. Więc to nie jest często tak, że gdzieś ktoś pojawia się z nie wiadomo jakiej przestrzeni, ale często są to gdzieś tam znajomi, znajomych i tak dalej. Też co ciekawe, jeżeli chodzi o sam festiwal i po prostu o to, skąd ludzie dowiadują się o festiwalu, to jak zrobiliśmy też takie badania, przeprowadziliśmy ankietę na kilkuset uczestnikach festiwalu, zadając proste pytanie, skąd dowiedziałeś się o festiwalu, to 97% ankietowanych odpowiedziało nam, że dowiedziało się od swoich przyjaciół, znajomych. Więc dla nas jest to też najlepsza rekomendacja, że festiwal jest polecany przez osoby, które już tam były, które doświadczyły tego i które mówią w swoim środowisku, hej, to jest tak świetne wydarzenie, że naprawdę nie możecie w przyszłym roku tam zabraknąć. Okej, czyli duży poziom relacji. Tak. Powiedzmy, że no widzicie takiego kandydata, że za rok mógłby być odpowiedzialną osobą za coś, no ale to rozumiem, że ktoś musi utrzymywać cały czas jakiś kontakt, badać, czy w ogóle macie to jakoś poukładane, czy po prostu tak bardziej na czuja, bo trochę nie chce mi się wierzyć, że tak wiele lat to na czuja, ale musicie mieć jakąś minimalną procedurę przynajmniej, jak to się dzieje. Albo nie, no nie wiem. Łukasz, bardzo wiele rzeczy dzieje się na czuja, natomiast przez ten cały czas powstało bardzo wiele niezwykłych relacji, tak? I widzimy, że ludzie wracają. I mało tego, to mamy też ogromne pole namiotowe, też rodzinne, gdzie ludzie już z kamperami przyjeżdżają i bardzo często są to rodziny, które przyjeżdżają już ze swoimi dziećmi. Często te dzieci są to już nastolatkowie i też kiedy rodzice tam 20, 30 prawie lat temu angażowali się, dziś angażują się ich dzieci, więc też ten czynnik rodzinny jest tutaj ważny, tak? I są to dla nas często znane osoby. Mamy procedury, tak? Mamy cały festiwal opiera się o czterech dyrektorów, tak? Ja jestem dyrektorem produkcyjnym, mamy też dyrektora administracyjnego, Paulinę, która odpowiada za całą administrację i Paulinę wiele lat temu wyciągnęliśmy z puszczy, bo przyjechała do nas z przepięknej Białowieży. I świetnie daje sobie tutaj radę i też okazała się niezwykłą osobą, która rewelacyjnie pracuje. Mamy też dyrektora programowego, Ole aktualnie, która ogarnia cały program, która też ma swoją asystentkę i tam wielu szefów czy też podszefów programowych. I mamy też dyrektora odpowiadającego za promocję, Marcina Młynka, który gdzieś tam z przepięknego Cieszyna wspiera nas i ogarnia całą też promocję. I przez to, że mamy ogromną, wielką sieć kontaktów, to te osoby, z którymi zaczynamy współpracować, to naprawdę nie są dla nas anonimowe osoby, ale gdzieś tam pochodzą z tej sieci. I też przez to, że były takie lata, że w ciągu roku organizowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia w różnych miastach w Polsce, to dzięki temu też poznaliśmy wiele osób, które sprawdziły się lokalnie i które chcą zrobić coś ogólnopolskiego i włączają się właśnie w pracę w kontekście festiwalu w Lubiążu. Okej, no to jest też bardzo mocny wyznacznik, jeżeli dana osoba się udziela lokalnie i ma jakiś track record, w sensie jakieś osiągnięcia lokalnie, to jest to dobry sygnał, że jest w stanie już tutaj odpowiedzialność jakąś pociągnąć. Ale to też ciekawy temat, bo przez przynajmniej rok byliście nieaktywni w takim znaczeniu, że nie było tego wydarzenia, tak? Więc to była taka duża próba, że po wielu latach nagle była przerwa wymuszona COVID-em, tak? Tak, no to było, cała Polska została zatrzymana w pewien sposób, wszystkie wydarzenia zostały odwołane, więc również i my podjęliśmy taką decyzję, tak naprawdę nie mieliśmy wyboru, mieliśmy chęci do ostatniego momentu, przygotowywaliśmy się, bo też praca nad tego typu wydarzeniem to jest wiele miesięcy wcześniej, tak? I dzisiaj już, kiedy mamy początek kwietnia, za chwilę połowę kwietnia, finiszujemy już z pewnymi tematami, które przygotowywaliśmy od wielu miesięcy. I podobnie było w 2020 roku, kiedy festiwal się nie odbył, więc do ostatniego momentu przygotowywaliśmy się. Mamy też radę, tak zwaną radę festiwalu, grupę chyba 10 osób, z którymi spotykamy się cyklicznie raz na 2 miesiące i tam podejmujemy najbardziej takie kluczowe decyzje.
I z tą radą spotykaliśmy się do ostatniego momentu, kiedy to było możliwe, przygotowywaliśmy się, natomiast no, w pewnym momencie już odwołaliśmy, zawiesiliśmy nasze działania. To było trudne, też zastanawialiśmy się, w jaki sposób uda nam się powrócić, więc ten 2021 rok też nie był łatwy, tak? Bo to nie był jeszcze czas na organizację imprez masowych, więc też zrobiliśmy takie kameralne wydarzenie, sprzedaliśmy 999 biletów i zaprosiliśmy około 1000 wolontariuszy. Więc zrobiliśmy takie, nie zrobiliśmy imprezy masowej, a zrobiliśmy takie kameralne wydarzenie. Ograniczyliśmy nasz program bardzo mocno i skupiliśmy się przede wszystkim na spotkaniu. Ludzie chcieli się spotkać i festiwal jest wspaniałą przestrzenią do tego, żeby się spotkać. I bardzo wiele osób, z którymi się spotkaliśmy w 2021 roku, powiedziała nam, że hej, naprawdę brakowało nam tego spotkania i mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. I też dlatego podejmujemy dalsze działania i w tym roku bardzo serdecznie zapraszam od 5 do 9 lipca do Lubiąża, gdzie odbędzie się kolejna edycja Slot Art Festiwalu. Jeżeli dobrze rozumiem, 990 osób było zaproszonych jako uczestników biletów, a 1000, czyli o 10 więcej było wolontariuszy. Tak. Okej, czyli po prostu ponad połowa ludzi na wydarzeniu była wolontariuszami. Tak, no tak, no to też nie robiliśmy imprezy masowej, tak? Nie robiliśmy imprezy masowej, więc też musieliśmy to też w jakiś sposób prawny dobrze rozegrać. No i tak zrobiliśmy, także no, to był nasz taki powrót i czuliśmy, że brakowało nam tego i w ten sposób to ogarnęliśmy. W tym roku liczymy ponownie na ponad 1500 wolontariuszy, liczymy na to, że przynajmniej 6000 osób pojawi się na festiwalu i pod taką ilość osób przygotowujemy całą infrastrukturę i też program festiwalu. No dobrze, to jeszcze o tej infrastrukturze. Jeżeli ktoś wchodzi w te struktury, to jak on się odnajduje? Czy jest ktoś, kto go prowadzi, czy jest jakaś, nie wiem, mapa? Tak. Mamy 191 szefów poszczególnych ekip, tak? Przynajmniej tak było w 2019 roku, kiedy festiwal był właśnie największy. I ci szefowie, oni mają kontakt bezpośredni z osobami, które kandydują i chcą być wolontariuszami, tak? Więc każda osoba, z tymi szefami ekip spotykamy się raz, dwa razy do roku. Mamy takie ogólne, fajne spotkanie. I też ci szefowie ekip, prowadząc nabór, oni są w kontakcie z pozostałymi osobami, które chcą być wolontariuszami na naszym festiwalu. I później mamy też przed samym festiwalem mamy tak zwany obóz festiwalowy, tak? Czyli kilka dni przed festiwalem wolontariusze zjeżdżają do Lubiąża, poznają specyfikę terenu, dowiadują się tak naprawdę, jak to wszystko na miejscu wygląda. I tam mamy dwa, a z niektórymi ekipami trzy dni takiej intensywnej pracy, poznawania pewnych struktur, pewnych dróg rozwiązywania problemów i pracy. I tam wszystko na bieżąco wdrażamy. Także mamy bardzo mało czasu, ale on jest dla nas wystarczający, żeby tak całą pracę ułożyć i przygotować, aby każda osoba, która przyjeżdża na festiwal, wiedziała, co ma do zrobienia, znała swój zakres odpowiedzialności, wiedziała, jakie ma po prostu, jak swoje kompetencje może wykorzystać w danym momencie. I wiedziała, kto przed kim odpowiada, kto jest jej szefem i z kim może bezpośrednio rozmawiać o napotkanych problemach i trudnościach, których oczywiście nigdy nie brakuje. Okej, bo to dwa tematy się pojawiają troszkę. Pierwszy to, co się dzieje, jeżeli dany szef odchodzi w ogóle, bo powiedziałeś, że jest ekipa, tak. Więc oni raczej są na pewien okres, nie są na stałe. Tak, wszyscy jesteśmy na pewien okres. Ja wiem, że niektórzy z nas zachowują się tak, jakbyśmy mieli żyć tutaj na tym świecie 1000 lat, ale mamy świadomość, że tak nie jest i nie będzie. I podobnie jest z naszymi szefami ekip, dlatego bardzo staramy się bardzo mocno dbać o to i zachęcać naszych szefów, aby każdy miał swojego asystenta, czyli osobę, która asystuje, która dany rok festiwalowy przerabia razem z tą osobą, z szefem, i która też poznaje wszystkie schematy, specyfikę pracy,
i to wszystko, co z tym się wiąże. Więc bardzo często jest tak, w większości przypadków, że kiedy dany szef decyduje się na to, że już w danym roku nie będzie pracować na zasadzie prowadzenia jakiejś ekipy i bycia szefem konkretnej działki, to w tą przestrzeń wchodzi przygotowana przez niego konkretna osoba, która już dokładnie wie, o co chodzi. Nie zawsze mamy taki komfort, nie zawsze tak się dzieje, dlatego z osobami, które nie miały takiego w cudzysłowie przywileju, nie przechodziły tej ścieżki, to wiemy, że musimy wykonać dodatkową pracę i to się generalnie udaje. Natomiast nie wyobrażam sobie tego, żeby w pewnego roku z tych 190 osób, które są szefami ekip, większość były to nowe osoby. To byłoby dla nas bardzo, bardzo trudne. A drugie pytanie, które się nasuwa do Twojej wypowiedzi przed chwilą, to ten zjazd wolontariuszy przed całym wydarzeniem. Czyli rozumiem, że tam macie jakąś strukturę, gdzie uczycie ich takich, nazwijmy to, twardych kompetencji, które są później potrzebne, żeby to wszystko grało, tak? Tak, robimy też takie integracyjne rzeczy, oglądamy film, poznajemy się, tak, no bo ważny jest klimat, ważne jest to, żebyśmy poznali się i to jest naprawdę niezwykła przygoda. Ludzie z entuzjazmem przyjeżdżają już nawet kilka dni przed tym obozem festiwalowym, pomimo tego, że jeszcze nie ma całej infrastruktury, więc w trakcie tego naszego obozu przedfestiwalowego są też takie twarde rzeczy, kiedy po prostu ludzie poznają swoich szefów, poznają swoje grafiki pracy, przerabiają konkretne rzeczy, ale są też takie miękkie tematy, bardzo integracyjne, ogniskowe, grillowe, gdzie po prostu poznajemy się i też jest to bardzo, bardzo potrzebne dla nas wszystkich. No dobrze, a to się też nasuwa pytanie takie, myślę, przewodnie w tym wszystkim, jak ich konsekwentnie angażować, czy jak oni się konsekwentnie angażują. Dlaczego ludzie mówią, że tam są? Bo każdy ma pewnie jakiś powód, pewnie są jakieś, nie wiem, 5 głównych powodów i pewnie często o tym rozmawiacie, ale czy da się to jakoś zidentyfikować? No powody przede wszystkim my stwarzamy i tym powodem, który my stwarzamy, jest też nasza potrzeba. My mamy ogromną świadomość, że sami przy finansach, którymi dysponujemy, nie bylibyśmy w stanie nigdy zorganizować tego typu wydarzenia po takim programie dla tylu tysięcy osób. Normalnie, gdybyśmy byli jakąś firmą eventową, którą nie jesteśmy, no to najłatwiej byłoby wydać pieniądze na to, żeby zatrudnić tyle i tyle osób do poszczególnych rzeczy, tak? Nas na to nie stać, dlatego naszym głównym takim czynnikiem jest to, że mamy potrzebę. Mamy potrzebę, potrzebujemy po prostu pomocy wielu osób w tym, żeby festiwal się odbył. Sami tego jako organizatorzy nigdy nie dźwigniemy i komunikujemy tą potrzebę i ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, a po tylu latach też może nie zaskoczeniu, ale widzimy to, że ludzie bardzo chętnie odpowiadają na tą potrzebę i widzą, że naprawdę warto jest wspólnie współtworzyć tego typu wydarzenie, tak? Niektórzy oczywiście mają różną motywację, tak? Bo nasi wolontariusze nie płacą na przykład za bilet festiwalowy i każdego dnia poświęcają 4 do 5 godzin pracy na rzecz festiwalu, naszej organizacji i poza tym czasem swojej pracy mogą w pełni korzystać z całego dobrodziejstwa festiwalu, z wszystkich punktów festiwalowych, programowych i to po prostu robią. I dla wielu osób jest to konkretna motywacja. Więc my też staramy się stworzyć taką przestrzeń, gdzie osoby, które nie mają w danym momencie jakichś finansów, ale mają czas i chcą wspólnie stworzyć coś konstruktywnego, to mogą do nas dołączyć, tak? Dla wielu jest to motywacja. Dla innych osób jest motywacją jest klimat, i to, że i przyjaźnie, nowe przyjaźnie, tak? To, że wiedzą, że tutaj zintegrują się od razu, poznają pewne osoby, więc też jest to taki czynnik, który wierzę, że przyciąga wiele osób. Tak, bo ten pierwszy to taki, myślę, troszkę przyziemny, ten drugi to już taki bardziej głębszy i ja myślę, że ten głębszy to jest bardziej taki czynnik, który na to wpływa, bo darmową kawę czy wejściówkę to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast to zaangażowanie, które ja widziałem, to po prostu no, ci ludzie się palili po prostu, ale w takim pozytywnym sensie. Tak. Więc ja jeszcze bym się doszukał. Czy coś jest jeszcze może innego, co wy robicie,
Czy wy jako organizacja wyróżniacie się czymś, chociażby od innych takich organizacji, bo jest kilka podobnych wydarzeń, czy podobnych wolontariatów, nazwijmy to, ale jednak wy robicie coś innego i nie wierzę, że to jest tylko samo miejsce, bo nie, absolutnie. Jest tylko miejsce. Jest coś, co wy robicie, nie? I pytanie, czy byłbyś w stanie zidentyfikować, czym wy się wyróżniacie jako organizacja? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Festiwal ma swoją historię, tak? Trwa już od prawie 30 lat i początek festiwalu i pierwsze spotkanie to było spotkanie około 60 osób. 60 osób spotkało się w miejscowości Stacze na Mazurach, gdzieś tam głęboko w lesie. Był jeden warsztat, jeden koncert i było przede wszystkim spotkanie. Ja tego nie pamiętam, bo mnie tam nie było. Ale takie relacje były mi przekazywane. I skąd się wzięło to spotkanie? Około 30 lat temu w Polsce miała miejsce trasa koncertowa pewnego zespołu. Ten zespół nazywał się i nazywa się nadal No Longer Music. I był to zespół, którego wokalistą, to był zespół z zagranicy. Tam były osoby z Holandii, z Australii chyba, z innych części świata. I to było coś bardzo ciekawego dla osób, które, dla Polaków, tak? Wtedy koncerty nie były takie powszechne. I ten zespół, poza tym, że grał bardzo dziwną muzykę, to też po prostu okazało się, że muzycy tego zespołu to byli chrześcijanie, którzy w bardzo jasny i konkretny sposób mówili o tym, że Bóg i wiara jest dla nich ważna i też była stworzona trasa koncertowa tego zespołu, zagrali ileś tam koncertów i po każdym z tych koncertów zapraszali ludzi na wspólne spotkanie. I pierwszy Slot Art Festival, który w ogóle tak się nie nazywał, to było właśnie spotkanie osób, które po tej trasie koncertowej podjęły taką decyzję, że chcą dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, że tutaj widzą, że to jest coś po prostu, z czym nie mieli wcześniej kontaktu, jest to coś całkowicie innego niż to, o czym słyszeli do tej pory, tak, w kontekście różnych kościołów, tak, i ludzie doświadczyli czegoś realnego, wierzę, że realnego z Bogiem i chcieli się spotkać, więc tutaj poza tymi czynnikami, że jest świetny klimat, że po prostu dużo fajnych rzeczy programowo się dzieje, to też naszą genezą było to, że mamy konkretne wartości i jedną z ważnych wartości jest dla nas Bóg, jest dla nas wiara, ale też miłość, spotkanie, wolność i twórczość i rozwój. Więc na tych filarach opieramy nasz festiwal i dbamy o to, by każda z tych rzeczy miała odzwierciedlenie w programie, w wolontariacie i w każdym aspekcie naszego festiwalu. Aczkolwiek absolutnie nie jesteśmy festiwalem tak zwanym chrześcijańskim, jakimś religijnym. My tylko pokazujemy to, że Bóg dla nas jest ważny, że On dał nam tak wiele niezwykłych talentów, którymi trzeba po prostu się dzielić. I ludzie to doświadczają tego, szanują to. Wprowadziliśmy też taką zasadę, że nie sprzedajemy na terenie festiwalu alkoholu. I słuchajcie, ludzie to bardzo, bardzo szanują. Dzisiaj całe rodziny przyjeżdżają i bardzo wiele osób mówi, że festiwal jest bardzo bezpiecznym miejscem, gdzie nie muszą martwić się o to, że tutaj coś tam złego się wydarzy. Więc właśnie tak, więc to jest dla nas ważne, to też nas napędza i to też nam pomaga. I pierwszy raz, kiedy ja trafiłem na festiwal, to przyjechałem ze swoimi trzema przyjaciółmi, którzy też mieli trudniejszy moment życiowy i dowiedzieliśmy się, że jest tego typu wydarzenie i tam właśnie na festiwalu spotkaliśmy ludzi, którzy bardzo mocno nam pomogli. I też zaczęliśmy się angażować, bo widzieliśmy, że to ma sens, że to pomaga, że to, co dzieje się na festiwalu, to może realnie pomóc w zmianie życia, postrzegania, myślenia i miejsca życiowego. I tak się stało w przypadku wielu setek, jak nie tysięcy osób. No, to jest rzecz, o której pominęliśmy chyba na samym początku, że tam nie ma alkoholu i to było dla mnie miłą niespodzianką, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że tego typu festiwale, zwłaszcza w takiej większej skali, to na ogół mają alkohol i to jest jak gdyby główny, no może nie główny produkt, ale być może z tych spożywczych to jeden z główniejszych produktów. Mało tego, wielu też wystawców, firm, które przyjeżdżają, prowadzą działalność handlową na festiwalu,
Oni też, kiedy pierwszy raz mają kontakt z festiwalem, są zaskoczeni, że jest tak ogromna skala, że wszystko jest na tak wysokim poziomie programowym i że tutaj nie ma tego czynnika w kontekście wielu osób po spożyciu alkoholu. Tak? My nie wpuszczamy po prostu takich osób i to jest dla wielu zaskoczenie. Jest to też pewne ryzyko, tak? Natomiast bardzo wiele osób szanuje to i dzięki temu naprawdę festiwal jest w pewien sposób bezpieczniejszy niż inne wydarzenia. No, na pewno jest bardzo atrakcyjny dla rodzin przez to, także to tak. Wiele też myślę, że tłumaczy. Ale powiedziałeś, że jest ryzyko, ale jakie masz na myśli ryzyko w tym kontekście, że nie ma alkoholu? Aha, ryzyko takie, że jeżeli nie ma alkoholu, jeżeli ktoś słyszy, wow, jakiś festiwal i tak dalej, ale nie będę mógł tam, będąc w środku, napić się piwa, to ryzyko jest takie, że część osób może powiedzieć, wow, to nie jest dla mnie wydarzenie, ja wolę jechać na coś bardziej piwnego, alkoholowego, tak? No my pokazujemy, że można w ciekawy, twórczy sposób spędzać wolny czas i tak naprawdę osoby, które są takimi, które korzystają z festiwalu, one mówią, że nie mają na to czasu, żeby gdzieś tam po prostu myśleć nawet o takich rzeczach. Także można tych 5 dni, 5 nocy poświęcić i naprawdę zobaczyć, że można w ciekawy, twórczy sposób bawić się, wcale nie sięgając po alkohol czy też po inne używki. I to ryzyko to jest takie, że myśleliśmy, że może to spowodować to, że festiwal nie będzie cieszyć się powodzeniem, że niewiele osób będzie nim zainteresowanych. Natomiast zobaczyliśmy, że jest wręcz przeciwnie i już dawno przestaliśmy się bać tego ryzyka. Jasno komunikujemy, co jest dla nas ważne, jakie są zasady na festiwalu i widzimy, że one naprawdę dla wielu tysięcy osób odpowiadają. Miałem pytanie i mi uleciało, bo dobrze, to przejdźmy do poprzedniego w takim razie, bo mówiłeś o tych wartościach właśnie i ja myślę, że to jest coś, co was też wyróżnia bardzo, czyli te i konsekwentnie idziecie z tymi wartościami, więc być może to też wpływa na to zaangażowanie ludzi, bo pokazujecie, że jesteście serio do tych wartości, a nie, że one gdzieś wiszą na ścianie i że tak jest, tylko że rzeczywiście tak jest. Ten alkohol to pokazuje. I dokładnie właśnie to, co chciałem powiedzieć, że to nie jest tyle zagrożenie, co właśnie szansa, dlatego że wy automatycznie filtrujecie osoby, które się nie nadają, bo jeżeli ktoś potrzebuje się napić, żeby dobrze się bawić, to automatycznie tam nie będzie pasował. I w ten sposób bardzo szybko wchodzicie w taką grupę osób, która jest chętna do pomocy, być może dlatego przede wszystkim tutaj na takiej zasadzie, tak, że nie ma tutaj tego alkoholu. Ale jeszcze te wartości, bo mówiłeś właśnie o Bogu, o wolności, czy te wartości jakoś wypłynęły wcześniej, czy w którymś momencie doszliście do wniosku, że chyba mamy jakieś wartości, to spiszmy je, czy to był jakiś kontrolowany proces, czy to przypłynęło, jaka jest geneza tych wartości? Dla różnych osób różne wartości są ważne, tak? Też to, że mówię o Bogu, że Bóg jest dla nas ważny, to nie znaczy, że dla wszystkich wolontariuszy czy osób współtworzących festiwal Bóg jest ważny. Naprawdę tak wydaje mi się, że około połowy osób, które przyjeżdżają na festiwal, one szanują to, że my mówimy o takich wartościach, ale to czasami nie są dla nich ważne wartości, tak? Dla kogoś ważniejsze jest spotkanie na przykład, tak? I te nasze wartości je wykuliśmy w ten sposób, że pewnego razu mieliśmy kolejne spotkanie szefów ekip, zrobiliśmy ankietę, poprosiliśmy ludzi, żeby wypisali, co dla nich jest ważne w kontekście festiwalu, no i z tego wyłoniło się nam właśnie tych kilka rzeczy, czyli wolność, spotkanie, miłość, Bóg, twórczość i rozwój. I pod większością z tych haseł osoby, które współtworzą festiwal, podpisują się, nie zawsze pod wszystkimi, ale to, co robimy, to też szanujemy się bardzo mocno nawzajem i to jest też podstawa do naszej współpracy i do tego, żeby być ze sobą i współtworzyć takie odpowiedzialne jednak wydarzenie, bo tutaj ściągamy ileś tysięcy osób i proponujemy coś, więc to jest dla nas ważne, że na tym etapie wartości mamy to ustalone, rozmawiamy o tym i zgadzamy się w większości z tymi wartościami, mając ogromną świadomość, że to często nie są wartości wszystkich osób, które są odbiorcami albo też twórcami festiwalu. Mając na uwadze, że tak długo już to trwa i to jest taka duża skala, czy
No na pewno coś się zdarzyły, jakieś takie większe pożary. Czy mógłbyś może powiedzieć, jak te pożary bardziej zostały ugaszone? Bo podejrzewam, że ludzie się mocno zaangażowali i można tutaj pewne też rzeczy zauważyć. Przy takich właśnie sytuacjach kryzysowych dużo rzeczy wychodzi, tak? Czy daliście sobie radę, czy nie dali? Myślę, że daliście sobie radę, bo jesteście do dzisiaj, tak? Tak, no różne mieliśmy sytuacje kryzysowe. Na przykład jedna z takich technicznych rzeczy to była taka, że wiele lat temu byliśmy, już kolejny raz współpracowaliśmy z głównym elektrykiem, tak? Te główne postacie to są osoby, którym też to nie są wolontariusze, im po prostu te osoby zatrudniamy. No i mieliśmy taką sytuację, że to znaczy tak, klasztor w Lubiążu, przepiękny obiekt, natomiast cystersi nie doprowadzili tam wszędzie prądu, więc my każdego roku musimy ponad kilometr kabli rozciągnąć do kilkuset miejsc, doprowadzić prąd, gniazdka, oświetlenie i elektryka to są tak jak żyły po prostu w ciele człowieka, po prostu to musi się wszystko gdzieś tam rozejść i elektryka jest dla nas ważna. Poza szefem ekipy elektrycznej mamy kilkanaście osób, które są elektrykami, mają uprawnienia SEPOWskie i też pozostałe. Więc to nie są amatorzy, ale są to wolontariusze. Ale szef ekipy to jest też pełen profesjonalista, który bierze na siebie też odpowiedzialność dokumentową. No i mieliśmy taki festiwal, gdzie na kilka dni przed festiwalem zniknął nasz elektryk. Zniknął nasz elektryk, po prostu wyjechał za granicę, nie poinformował nas o tym. Później dowiedzieliśmy się, że spotkały go pewne życiowe, ogromne turbulencje i trudności, które spowodowały to, że zniknął. Ale po prostu no, był na tyle nieodpowiedzialny, że nie poinformował nas o tym i my zostaliśmy kilka dni przed festiwalem bez głównego elektryka i na szybko musieliśmy szukać. Na szczęście udało się, ale nie było to łatwe, więc tego typu gdzieś tam pożary, tak? Pożary typu takiego, że na przykład na samym festiwalu szerszenie się pojawiają, tak? Trzeba po straż pożarną dzwonić, tak? I tutaj dzięki wspaniałej współpracy z lokalnymi jednostkami, to po prostu też tego typu historie rozwiązujemy, tak? Jest dużo rzeczy, tak? Które gdzieś tam się pojawiają, ale no, spektrum tych problemów jest bardzo, bardzo różne. Kiedy współpracujemy z kiedy przyjeżdża na festiwal 1,5 tysiąca wolontariuszy, to też coraz bardziej mamy świadomość tego, że ludzie są w różnym miejscu życiowym. Niektórzy, wow, są świeżo po ślubie, są w euforii, a niektórzy właśnie przeżyli jakiś zawód miłosny czy jakąś trudną sytuację życiową i po prostu jednym łatwiej się pracuje, mają większy entuzjazm, inni po prostu przez te różnego rodzaju trudne doświadczenia mają większe problemy. A my wszystkich czynników nie rozkładamy na czynniki pierwsze, nie wiemy, nie mamy czasu na to. Ale też czasami jest tak, że te osoby, które przeżywają trudne momenty, to zastanawiamy się, czemu tam w pewnych działkach pewne rzeczy nie idą świetnie, i później okazuje się w różnych rozmowach, że w danym momencie dana osoba jest w trudniejszej sytuacji życiowej, ale jest tutaj i to, że jest, to już jej pomaga wyjść na prostą, co też dla nas jest ogromną radością. Ale nie jest to czasami pomocne gdzieś tam, kiedy gonią nas pewne terminy, kiedy w pewnym czasie trzeba wykonać pewną pracę. Tak, ale to, co mówisz, to też pokazuje taką waszą specyfikę, że jesteście autentyczni w tym wszystkim. Czyli nie ma takich jakichś, nazwijmy to, gier korporacyjnych czy zakładania masek, bo rzeczywiście ktoś no, ma jakąś ciężką sytuację życiową, to widać i możecie o tym porozmawiać, tak? Nie ma właśnie takiego chowania się za, nie wiem, pozycjami w organizacji, czy nie wiem, czy targetami do wyrobienia, Tak. terminami, tylko o tym rozmawiacie. I myślę, że sam fakt tej otwartości pomaga, żeby to szło dalej, tak? Bo równie dobrze ta osoba mogłaby powiedzieć, gdyby pracowała w firmie, że ja już tu nie chcę pracować, albo po prostu odejść i nic nie powiedzieć, tak? Ale wy to rozmawiacie i macie ten dialog. To jest... Tak. Natomiast no, też część osób, no cóż, z częścią osób musimy się pożegnać, tak? Jest jakiś tam ułamek, odsetek osób, które gdzieś tam przyjeżdżają na festiwal, mają inne oczekiwania, a tutaj są na przykład w ekipie ochrony, mają dyżur od 2 do 4 w nocy, a 2 dni wcześniej spędzały czas korzystając intensywnie z programu i chcą się wyspać. Więc no, też my musimy być konsekwentni i też gdzieś tam, nawet na samym festiwalu, zaczynamy i kończymy współpracę z niektórymi osobami. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest to jakiś margines i większość osób świetnie daje sobie radę. Agnieszka zada pytanie.
To inicjatywa oparta na wspólnych zainteresowaniach i wspólnych wartościach. Jak angażować ludzi w organizacji w firmie? Kiedy ten czynnik wspólnych wartości nie jest tak silny? Kiedy czynnik wspólnych wartości nie jest tak silny, tak? Czynnik wspólnych wartości nie jest tak silny wtedy, kiedy ludzie chcą realizować swoje interesy na festiwalu. Tak? Czyli na przykład ktoś chce prowadzić warsztaty, chce mieć dostęp do wielu set czy nawet tysięcy osób, bo prowadzi jakąś działalność gospodarczą i myśli, że po prostu po festiwalu będzie miał setki nowych klientów. Tak? Więc tutaj też wychwytujemy co jakiś moment tego typu osoby i to powoduje, że to widzimy, że to po prostu, że przez to, że te wartości nie są wspólne, nie są silne dla tej osoby, to powoduje, że ta osoba ma jakieś inne cele i chce na przykład pobyt na festiwalu wykorzystać dla swoich korzyści, tak? Więc dla nas ważne jest to, żeby jednak ludzie widzieli tą wartość w tych naszych wartościach, żeby podpisywali się pod tym i żeby też starali się dołożyć swoją cegiełkę do tego wszystkiego. Okej. A mówiłeś, że żegnacie się z pewnymi osobami, a mógłbyś powiedzieć mniej więcej z kim i kiedy, na jakich zasadach, jak to wygląda? No, tak jak powiedziałem, to jest margines, tak? To jest po prostu... To jest margines. Jeżeli mamy na przykład ustalone dyżury, tak? Kafejka ma swój dyżur, jest tam 25 osób. Jeżeli kilka razy ktoś nie pojawi się na dyżurze albo się spóźnia, no to wtedy jest rozmowa z szefem kafejki i po prostu zachęcamy, żeby taka osoba bardziej korzystała z festiwalu na zasadzie bycia uczestnikiem, wykupując normalnie bilet festiwalowy, niż próbując być wolontariuszem, tak? To jest taki jeden z prostych przykładów. Okej. To jeszcze uczenie się na błędach, bo to jest, myślę, że bardzo ważny element i też dlatego rośniecie, bo się rozwijacie cały czas. No i pytanie, czy macie jakieś takie spotkanie, nie wiem, po wydarzeniu, przed wydarzeniem, w którymś momencie, gdzie jest takie tak zwane retrospekcja, wyciągacie wnioski, jeżeli tak, to jaką ma to strukturę, kto tam uczestniczy? Tak, tak, tak. Tak. Mamy radę festiwalu, w skład której wchodzi około właśnie tych 10 osób. To jest taki trzon nasz festiwalu. W ramach tej ekipy podejmujemy najbardziej kluczowe, strategiczne decyzje i w ramach tej ekipy też spotykamy się na samym festiwalu, każdego dnia festiwalu, więc jeżeli coś dzieje się takiego, co wymaga jakiejś interwencji, coś, czego ja nie dostrzegam, ale ktoś z tych 9 osób dostrzega, to o tym rozmawiamy i reagujemy na bieżąco. Więc robimy takie spotkania przed festiwalem, w trakcie festiwalu i oczywiście wyciągamy wnioski po każdym festiwalu, robimy ogólnofestiwalową ankietę, gdzie też prosimy uczestników i wolontariuszy, aby wypowiedzieli się w wielu tematach i na bazie tego też my sami wyciągamy wnioski i po prostu staramy się w przyszłości nie popełniać błędów, aczkolwiek naprawdę każdy festiwal jest inny, każdy rok ma swoją specyfikę, I nigdy do końca nie wiemy, co po roku spotka nas ponownie w Lubiążu. Dlatego też no, nie jest to jakoś tak sztampowo, schematycznie wszystko zorganizowane. Jest przestrzeń na ogromny entuzjazm. My jako organizatorzy tak mówimy o tym, że stwarzamy pewną platformę, pewien taki szkielet. Mówimy, co jest dla nas ważne, jakie wartości są dla nas istotne, co chcemy zrobić w kontekście programu, I po prostu tą platformę i ten szkielet wypełniają uczestnicy i wypełniają osoby, które przyjeżdżają i chcą to współtworzyć. Mamy drugie pytanie, też Agnieszka pyta. Jak doświadczenie pracy przy festiwalu wykorzystujecie w życiu zawodowym na co dzień? Każda z osób zaangażowanych ma pewnie swoją historię. Powiem tak. Mamy przykłady wielu osób, które przyjechały na festiwal jako uczestnicy, wzięli udział w jakichś warsztatach. Podam prosty przykład, ktoś wziął udział w warsztatach kowalskich, z kowalstwa.
I taką złapał zajawkę, że po prostu zaczął zawodowo robić takie rzeczy i często za rok, za dwa, za trzy lata wraca do nas taka osoba i mówi, hej, ja chcę już sama albo sam poprowadzić tego typu warsztat, ale też to, czego ta osoba doświadczyła na festiwalu, to z czym pierwszy raz miała kontakt, to co odkryła na festiwalu w kontekście pasji i zaangażowania innych osób, często staje się pasją, zaangażowaniem, a również i ścieżką życiową i zawodową danej osoby. Więc na festiwalu ludzie odkrywają siebie, odkrywają swoje talenty i widzą na podstawie innych osób, że jest coś takiego, co sami mogą robić. Więc to jest to i mi też osobiście pomaga to, te doświadczenia, które zdobyłem na festiwalu, pomogły mi też zawodowo w moim rozwoju. I korzystam z tego i myślę, że nigdy nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, jeżeli przez tyle lat nie byłbym zaangażowany w festiwal i nie przerabiałbym pewnych ścieżek festiwalowych, tak? Bo ja przyjechałem na festiwal, najpierw byłem uczestnikiem, później byłem wolontariuszem przez kilka lat, potem byłem też szefem ekipy ochrony nawet i później dostałem propozycję właśnie zaangażowania się zawodowego, spięcia wszystkiego i zostania dyrektorem całego festiwalu, co też wiązało się z moją przeprowadzką tutaj do Wrocławia, z Białegostoku. I też kolejne rzeczy zawodowe, które pojawiły się na mojej drodze życiowej, to myślę, że te doświadczenie, które zdobyłem na festiwalu w kontekście współpracy z dziesiątkami, setkami osób, bardzo mocno mi to pomogło, bardzo mocno mnie to rozciągnęło i pozwoliło mi to, wierzę, że też uniknąć wielu błędów. Kompetencje liderskie, dogadywania się z ludźmi, ustalania terminów, pchania. Tak, tak, tak. Nie ma zmiłuj się z niektórymi rzeczami. Na pewno. A z takich twardych rzeczy, bo na pewno ktoś odpowiada za pieniądze, tak? Są rozliczenia, bo te pieniądze muszą być chociażby do biletów i tych rzeczy, które tam się znajdują. No pytanie, na jakich zasadach to działa? I na ile jesteście transparentni wewnątrz organizacji? Kto za to odpowiada? Czy to jest jedna osoba? Na jakich zasadach ją wybieracie? Jak to jest? Finanse to jest bardzo ciekawy temat, też szczególnie jeżeli chodzi o festiwal, bo my konstruując budżet festiwalowy, to nie jest tak, że my siadamy i po prostu, dobra, tutaj mamy 1 000 000 zł, więc za ten 1 000 000 zł wiemy, że na spokojnie możemy mieć taką scenę, zaprosić takich wykonawców, zorganizować taką i taką infrastrukturę. My działamy na takiej zasadzie, że zaraz po festiwalu albo kilka miesięcy po festiwalu konstruujemy budżet, tak? Czyli nasz budżet, większość, około chyba 80% finansów, które mamy na pokrycie kosztów organizacji festiwalu, to są pieniądze ze sprzedaży biletów. My po prostu konstruujemy budżet, ustalając sobie patykiem po wodzie, w cudzysłowie, ile sprzedamy biletów w danym momencie. Tak, więc zakładamy sobie, że okej, robimy 3 tury sprzedażowe biletów, w pierwszej turze sprzedamy tyle, w drugiej tyle, w trzeciej tyle, a na bramie festiwalowej tyle sprzedamy. I na bazie tego, patrząc na to, wymyślając sobie, ile tych biletów sprzedamy i ustalając cenę biletu festiwalowego, mamy konkretną kwotę, w ramach której operujemy i w ramach której ustalamy budżety poszczególnych działek. Część finansów mamy ze stoisk handlowych, z firm gastronomicznych i z tego typu historii. Bardzo mało mamy finansów w kontekście jakichś dotacji, dofinansowań z różnych instytucji i jesteśmy takim ewenementem, że naprawdę opieramy się na sprzedaży biletów. Mamy osobę odpowiedzialną za administrację, która też spina tutaj te tematy finansowe i naprawdę dzięki Bogu do tej pory udawało nam się to wszystko spiąć i albo wychodziliśmy na delikatny minus, albo na delikatny plus, ale te ustalenia i te szacunki odnośnie sprzedaży, ilości biletów generalnie w ostatnich latach pokrywały się z naszymi planami. One też nie biorą się z kosmosu, tak? My mamy dane historyczne z ostatnich tam 10 lat i wiemy, jak kształtowały się
po prostu nasze przychody, ile w danym momencie sprzedawaliśmy biletów, więc mamy specjalną ekipę, która ustala, kiedy sprzedajemy bilety, jaką ilość i w jakiej cenie, tak? Te ostatnie dwa lata mocno zaburzyły te nasze przewidywania, więc jesteśmy ciekawi, jak to nam w tym roku wyjdzie. Z tego co pamiętam, 9 kwietnia kończy się pierwsza tura sprzedaży biletów festiwalowych, które jeszcze teraz można kupić w najlepszej cenie. I tak patrząc na to, jak to się toczy, to raczej jesteśmy spokojni i widzimy duże zainteresowanie festiwalem ponownie. To troszkę dotknęliśmy też struktury organizacyjnej, no bo pewne role są na stałe, jak twoja na przykład, ona jest na dłuższy okres czasu, czy powiedzmy na stałe, i tak samo ta osoba, która odpowiada za finanse, za takie twarde rzeczy, i są też osoby, które są tymi szefami 120 szefów, którzy się tam zmieniają, mają swojego asystenta, który później być może zostanie tym szefem. No pytanie, czy macie, może tak, a jak zarządzacie tą strukturą organizacyjną? Jaka jest jej specyfika, bo na pewno jest dosyć nietypowa. Mhm. Jak zarządzamy tą strukturą, tak? Każdy z czterech dyrektorów festiwalu ma po prostu swoich szefów ekip, tak? Ja odpowiadając na przykład za produkcję, mam tak, szefa ekipy sanitarnej, technicznej, elektryków, ochrony, transportu, jeszcze kilku innych, i jestem w kontakcie z tymi osobami i te osoby są w kontakcie ze swoimi gdzieś tam wolontariuszami. I tak naprawdę najwięcej pracy wykonujemy przed samym festiwalem, kiedy spotykamy się właśnie już w Lubiąży na tym obozie przedfestiwalowym. Natomiast w ciągu roku każdy z dyrektorów festiwalu jest w osobistym kontakcie, częstszym albo rzadszym, z tymi kluczowymi osobami, które podejmują się odpowiedzialności prowadzenia poszczególnych ekip. Także to działa dosyć luźno. Nie mamy jakichś tam schematów, że tam raz w miesiącu trzeba się skontaktować, ale raczej no działamy na relacjach, tak? Lubimy się, szanujemy się, chcemy wspólnie coś tutaj współtworzyć i większość tych szefów są to też wolontariusze, to nie są osoby gdzieś tam płatne, tak? To są osoby, które przyjechały kiedyś na festiwal, które zaangażowały się i które po prostu widzą w tym ogromną wartość i chcą po prostu być. Super. To teraz jeszcze tak pogłębiając, czy macie, może tak, otwarcie, jak zarządzacie zadaniami, jakie przypisujecie do ludzi? Jak to wygląda u was? Jak zarządzamy zadaniami, tak? Jakie przypisujecie do ludzi? Zwłaszcza przy takiej zmienności w trakcie wydarzenia. A doświadczyłem, że ta zmienność jest kosmiczna miejscami. Jak tym zarządzamy? Jak tym zarządzamy? Po prostu mamy tych poszczególnych szefów ekip, tak? Oni mają określone kompetencje, oni mają też określone zadania, w ramach których się poruszają i po prostu czasami to jest taka potrzeba, aby to po prostu korygować, aby to zmieniać. Ale generalnie jest duża samodzielność, tak? I to, że po prostu my dajemy ogromną też wolność, my mówimy, o co nam chodzi, mówimy, jakie cele chcemy osiągnąć, w jakim terminie, i bardzo często takie całe know-how już wnoszą ze swoimi kompetencjami ci poszczególni szefowie ekip. Więc my na sztywno nie mówimy, nie patrzymy, nie dajemy konkretnych ścieżek po prostu i procedur, ale mówimy o pewnych efektach, do których chcemy dojść, o pewnych celach i zadaniach i oczekujemy na ogromną twórczość i kompetencje osób, które się tego podejmują. Więc bardzo ciężko jest działać na konkretnych schematach, ale łatwo jest nam rozmawiać, określać konkretne cele i patrzeć też na to, jak dana osoba to realizuje, czy to jest spójne z naszymi założeniami, czy to idzie w tym samym kierunku. I wtedy, jeżeli nie, to wkraczamy, rozmawiamy, korygujemy, ale jeżeli widzimy, że ktoś świetnie daje sobie z tym radę, to po prostu mówimy, hej, rewelacja, świetnie to zrobiłeś, lepiej niż ja, i po prostu tylko przyklaskujemy.
Okej, a czy byłbyś w stanie wyróżnić, wymienić jakieś takie wskazówki do swoich doświadczeń właśnie z zarządzania czy z bycia wolontariuszem dla ludzi, którzy być może chcieliby się odnaleźć na waszym wydarzeniu jako wolontariusz, albo chcieliby już wejść w rolę takiego szefa, tak? Albo być może wejść nawet na takie wyższe stanowisko, gdzie ogarniają, nazwijmy tą organizację, bo na pewno są pewne lessons learned, jakieś takie podstawowe rzeczy, które albo już po latach widzisz, masz taką refleksję, to są bezcenne doświadczenia. Czy mógłbyś się czymś takim podzielić? Mhm. Myślę, że tak. Coś, co jest bardzo ważne, to to, że dana osoba musi się utożsamiać i musi widzieć wartość w tym, co robimy, tak? Nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś był szefem ekipy festiwalowej, jakiejkolwiek, jeżeli by nie utożsamiałby się z tym, co robimy, nie widziałby wartości w tym, co robimy i też nie utożsamiałby się w jakiś sposób z naszą organizacją, ze stowarzyszeniem, tak? Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się utożsamiać z celami, które mamy. Po drugie, ważne jest to, żeby też taka osoba znała festiwal, tak? Bardzo trudno jest, to jest dla nas niemożliwe, żeby na przykład ktoś zajmował jakieś ważne stanowisko w tej całej naszej stworzonej strukturze, ktoś, kto nigdy nie był na festiwalu, tak? Mieliśmy jakiś przypadek taki, że pewna dziewczyna w związku z tym, że była taka potrzeba, ona miała kompetencje, odpowiadała za promocję festiwalu, ale nigdy nie była na festiwalu. Więc jak osoba, która nigdy nie była na festiwalu, która operowała tylko różnego rodzaju zdjęciami, filmami, historiami, mogła w pełni oddać to, o co nam chodzi i pokazać, jak wygląda festiwal. To było bardzo trudne. Jej się oczywiście udało i się związała z nami na kolejnych kilka lat, ale po prostu widziałem, że to była też pewnego rodzaju trudność, kiedy ktoś chce mówić o czymś, czego sam nie doświadczył i o czymś, co nie jest dla niego ważne i istotne. My musimy być autentyczni. Jeżeli ktoś mówi o tym, że czuje się świetnie, a ma katar i co chwilę wyciąga chusteczkę, to podświadomie do nas wszystkich dotrze informacja, że on nie czuje się dobrze, on ma katar. Więc też w kontekście festiwalu, jeżeli ktoś nie utożsamia się z tym, co robimy, nie jest to dla niego ważne, to podświadomie, prędzej czy później, wszyscy wokół odczują to, że jest tutaj jakaś, w cudzysłowie, ściema. No dobrze, to tak trochę podchwytliwe zadam pytanie względem tego przykładu z tą dziewczyną. Czy w takim razie kompetencje są mniej ważne niż wyznawane wartości? Ja bym to zrównoważył. Ja bym to zrównoważył. Kompetencje są bardzo ważne, no bo są osoby, które mają te same wartości, ale które nie mają kompetencji, tak? Przykład, który podawałem z osobą, która była szefem ekipy sanitarnej. Miał nasze wartości, ma nasze wartości, ale nie miał kompetencji. No i w pewnym momencie otoczyło go 80 dziewczyn, które po prostu, dla których nie był w stanie ułożyć pracy, tak? Wyznaczyć konkretnych zadań, utworzyć harmonogramów dyżurów, powiedzieć co, gdzie i jak. I pomimo tego, że miał ogromne pokłady naszych wspólnych wartości, no to zabrakło tych kompetencji. Więc tutaj ważne jest to, żeby wymieszać to wszystko. I taki festiwal, on weryfikuje postawy, weryfikuje ludzi i wyłaniamy takie osoby, które po prostu zarówno mają nasze wartości i przy okazji okazuje się, że też mają często niezwykłe kompetencje. Dobrze, to tak jeszcze wracając do naszego głównego pytania o angażowanie ludzi, tak trochę w twoją stronę, bo ja rozumiem, że przeskoczyłeś z bycia ochroniarzem, podejrzewam, ochroniarzem, nie szefem ochroniarzy, czy? Ochroniarzem byłem w ekipie technicznej. Okej. Okay. Toalety przepychałem. Praca u podstaw, jasne. Praca u podstaw, tak. Tak. No to jak z tego stanowiska od razu awansowałeś na dyrektora produkcji, jedną z czterech najbardziej odpowiedzialnych funkcji w tak dużej skali organizacji. Jak to było przeskoczenie takie z dnia na dzień albo z roku na rok, tak? Ja najpierw pierwszy raz byłem uczestnikiem, następnie byłem wolontariuszem, potem przez kilka kolejnych lat byłem nadal w wolontariacie, później byłem szefem ochrony, i później ktoś tam w gronie rady festiwalu zwariował i podjął decyzję, że wow, może zaproponujemy Radkowi to, żeby został dyrektorem festiwalu.
No i słuchajcie, i tak się stało, tak? Tak się stało, dostałem zaproszenie, ale to trwało 6-7 lat, tak? Ja też nigdy nie myślałem, że będę w tym miejscu, to nie był mój cel, ale widziałem, że jest taka potrzeba i że jest miejsce w organizacji, które wymaga pomocy. Ja mogę po prostu pomóc, mogę się zaangażować, mogę ze swoimi kompetencjami dołączyć i być może będzie to miało sens. I tak się okazało. No to jest taki mimo wszystko duży skok, bo nigdy takiego czegoś nie robiłeś. Ktoś być może oszalał, ale jednak no, wszystko się zgadza, tak? I tak. To wypaliło, więc to nie było takie szaleństwo, tylko to było dosyć przemyślane, skalkulowane szaleństwo. Więc być może wyróżniałeś się i twój poziom zaangażowania, jeżeli nawet od toalety technicznej te wszystkie rzeczy robiłeś, więc no, sam jesteś jak gdyby dowodem, że to zaangażowanie cię pociągnęło do tej organizacji, to bardzo mocno. A może tak, a z twojej perspektywy, to co tak ciebie pociągnęło do tego? Ja też po prostu przyjeżdżając na festiwal, to też zabierałem swoich przyjaciół i znajomych. I były takie momenty, że razem ze mną przyjeżdżało około 100 osób z Białegostoku, z drugiego końca Polski i angażowało się tutaj w to. No co mnie pociągnęło, tak? Wiem, że to być może, o czym teraz powiem, będzie bardzo niepopularne i dla wielu osób będzie to czymś kosmicznym, ale po prostu no, muszę tym się podzielić, tak? Ja byłem młodym, gniewnym metalowcem z długimi włosami, jeżdżącym po festiwalach i też po prostu różnego rodzaju środki, o których teraz nie będę wspominać, nie były mi obce. I miałem też takiego wspaniałego przyjaciela, Adasia, który słuchał, ja słuchałem muzyki metalowej, a mój przyjaciel słuchał muzyki punkowej. Ale pomimo tych różnych styli muzycznych przyjaźniliśmy się, lubiliśmy ze sobą czas spędzać. I ten mój przyjaciel pewnego razu powiedział, że chce po prostu popełnić samobójstwo, że chce skończyć ze sobą. Ja zawsze byłem osobą, która chciała pomagać i pomagała innym osobom, starałem się taką osobą być. Ja pochodziłem też z rodziny takiej prawosławno-ateicko-protestancko, takie po prostu z ogromnym miksem, tak, wyznaniowym. I nie byłem osobą szczególnie wierzącą, natomiast miałam babcię, która była protestantką, moja babcia zawsze mówiła mi tak, Radeczku, jak coś będzie złego się działo, wołaj do Pana Jezusa, Jezus ci pomoże. I ja oczywiście nigdy tego nie brałam na serio, to był dla mnie jakiś kosmos i zawsze mówiłem, babciu, dobrze, dziękuję ci bardzo, ale to nie było dla mnie, nie był to żaden z tematów. I wyobraźcie sobie, że kiedy spotkałem się z tym swoim przyjacielem, który powiedział mi, że chce popełnić samobójstwo, ja chciałem mu pomóc. W tamtym czasie jedyna droga pomocy, jaką znałem, to było więcej imprez, więcej alkoholu, po to, żeby on po prostu zapomniał, żeby nie myślał o tym, tak? I kiedy to zacząłem, ten plan pomocowy, kiedy zacząłem wdrażać w życie, bardzo szybko zobaczyłem, że on nie pomaga, ale on jeszcze bardziej jego i mnie zaczyna pogrążać. Więc wyobraźcie sobie, że 22, 23 albo 24 lata temu spotkałem się z tym moim przyjacielem kolejny raz i on powiedział mi, że słuchaj, chcesz ze sobą już skończyć. Moja mama zmarła na raka, tato zapił się na śmierć, dziewczyna mnie zostawiła i po prostu nic mi się nie układa. I ja mówię mu, Adam, chodź spróbujemy jeszcze jednego. I on mówi, ale czego spróbujemy? Mówię, chodź zawołamy do Boga. Jeżeli Bóg naprawdę istnieje, to nam pomoże, a jak nie, to po prostu to robimy swoje. I on zrobił takie wielkie oczy, jak ty, Łukaszu, teraz. I powiedział mi tak, no jak to zrobimy? Ja mówię, stary, nie wiem, jak to zrobimy, ale przypomniałem sobie o tym, co mi babcia powiedziała. I powiedziałem tak, Adam, chodź uklękniemy, zmówimy Ojcze Nasz. I słuchajcie, te 24 lata temu uklękliśmy u niego w pokoiku, zmówiliśmy modlitwę Ojcze Nasz, zaczęliśmy naszymi prostymi słowami mówić, Boże, jeżeli istniejesz, to pomóż nam. Jeżeli o Jezusie Chrystusie to, co słyszeliśmy, jest prawdą, to chcemy tego doświadczyć. I w tamtym momencie przyszedł jakiś taki niezwykły pokój, spokój, radość. Coś zaczęło się zmieniać, słuchajcie. I zobaczyliśmy, że to, że zwróciliśmy się do Boga, to po prostu spowodowało to, że u Adasia te myśli dotyczące samobójstwa odeszły na dalszy plan, a na pierwszym planie pojawiła się chęć poznawania tego absolutu, tego Boga, do którego zawołaliśmy. Więc od tamtej pory spotykaliśmy się już nie po to, żeby chodzić po imprezach, ale po to, żeby coś tam sobie oczywiście zapaliliśmy, jakieś piweczko zawsze było,
ale był też nowy element naszych spotkań. Mówiliśmy, rozmawialiśmy modlitwę Ojcze Nasz, modliliśmy się i Biblię zaczęliśmy czytać, słuchajcie. I później, 2-3 tygodnie później dowiedzieliśmy się, że jest taki festiwal organizowany przez chrześcijan i że ten festiwal, właśnie Slot Art Festival, ma pewne wartości, więc tam pojechaliśmy. I kiedy tam pojechaliśmy, to zebraliśmy jeszcze dwóch naszych przyjaciół, takiego Witka, który był w Białymstoku dealerem i nie był dealerem samochodowym oczywiście, i takiego Piotra, z którym też nadużywaliśmy pewnych środków. I we czwórkę pojechaliśmy i tam na festiwalu fajne warsztaty, koncerty i tak dalej, ale był też taki moment, kiedy podszedł do nas pewien człowiek i który zaczął coś rozmawiać o Bogu z moimi przyjaciółmi. Ja tam sobie z boku stałem, paliłem papierosa za papierosem i on zaczął rozmawiać najpierw z takim Piotrem, tym jednym z moich trzech przyjaciół, i patrzę na Piotra, a Piotr po prostu płacze. I sobie od razu sobie tak myślę, wow, o co tutaj chodzi? Gość, którego pierwszy raz na oczy widzimy, rozmawia z moim przyjacielem, który też pierwszy raz go widzi na oczy, i Piotr, rozmawiając z nim, będąc na trzeźwo, zaczyna płakać, więc ja do Piotra mówię, Piotrze, co się dzieje? A Piotr mówi mi, słuchaj, ten gość jakieś takie rzeczy mówi mi z mojego życia, o których nikt nie wie, o których tylko ja wiem. Więc ja do tego gościa, okazało się, że miał na imię Artur, mówię, skąd ty znasz życie mojego przyjaciela? A on mówi mi tak, słuchaj, wiem, że to będzie dziwne, ale czasami Bóg przez Ducha Świętego pokazuje mi rzeczy z życia konkretnej osoby po to, żeby tej osobie powiedzieć, że Bogu naprawdę na tobie zależy. I słuchajcie, wtedy było tak, że też ten Artur poprowadził właśnie Piotra w takiej modlitwie, kiedy Piotr zaprosił Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela do swego życia. Później podobna historia z Witkiem, podobna historia z Adasiem. No i ja tam stoję z boku, po prostu naprawdę, słuchajcie, palę papierosa za papierosem, myślę sobie, ja cię kręcę, gdzie ja trafiłem, co się tutaj dzieje, moich trzech przyjaciół siedzi, płaczą, modlą się, myślę, nie wiem, albo uciekać stąd, albo zostawać. I ten Artur podchodzi do mnie i mówi tak, słuchaj, jeżeli chcesz, to też mogę pomodlić się za ciebie, mogę poprosić Boga, aby wkroczył do twojego życia, jeżeli tylko chcesz, bo Bóg nigdy niczego nie robi na siłę. Ja powiedziałam, okej, okay, chcę tego, tylko poczekaj, skończę palić i możesz się za mnie pomodlić. I on powiedział, w ogromnej pokorze powiedział, okej, okay, więc ja skończyłem palić, zakipowałem, podszedł, położył na mnie swoje dłonie i zaczął wołać do Boga Wszechmogącego, do Jezusa Chrystusa, do Ducha Świętego. I w tamtym momencie ja rozpłakałem się jak małe dziecko, już nie interesowało mnie to, co dzieje się naokoło. I też miałem taki moment, kiedy przeprosiłem Boga za swoje grzechy, kiedy podjąłem tą decyzję, że chcę Go poznawać, że chcę za Nim podążać, cokolwiek to znaczy, i że przede wszystkim chcę konkretnej zmiany i ratunku dla siebie w moim życiu. I to było bardzo szczere, bardzo autentyczne, naprawdę bardzo mocne dla mnie doświadczenie. 24 lata minęły, a ciągle kiedy o tym mówię, to po prostu czuję, jakby to było wczoraj. Więc podziękowałem za tą modlitwę, odszedłem od tamtego miejsca, wyciągnąłem papierosa, chciałem zapalić, i poczułem, że nie czuję głodu nikotynowego. Nie chce mi się. I od tamtej pory zaczął się pewien proces, który ciągle trwa w moim życiu i który jest dla mnie bardzo ważny i który też myślę, że w dużej mierze zadecydował o tym, że angażuję się w to wydarzenie i współtworzę Slot Art Festival. I naprawdę, tak jak powiedziałem, festiwal Slot to nie jest jakieś religijne wydarzenie, to nie jest jakaś religijna impreza, ale jest to wydarzenie, na którym po prostu, podczas którego mówimy o pewnych wartościach, i można być uczestnikiem festiwalu, można być wolontariuszem na festiwalu i można w ogóle przejść obok, można przejść całkowicie obok tych wartości, a można też wejść głębiej i spotkać ludzi, dla których to są naprawdę ważne rzeczy i autentyczne. Więc nie planowałem tego, żeby tutaj podzielić się tym, ale zrobiłem to i taka, słuchajcie, jest prawda. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, bardzo autentyczne. Wczoraj rozmawiałem z Adasiem, tym chłopakiem, który chciał popełnić samobójstwo. Wtedy on został instruktorem terapii uzależnień, ma wspaniałą żonę, mieszka w Warszawie. Naprawdę studia udało mu się skończyć, wyszedł na prostą i ciągle mamy kontakt, i to, co wydarzyło się te 24 lata temu, bardzo często wspominamy o tym,
I wtedy to był taki początek naszej zmiany, ale to zaczęło się od naszej decyzji, od naszych poszukiwań. Jeżeli też mógłbym coś powiedzieć, to to, że bez względu na to, w jakim jesteś miejscu, jeżeli szukasz, to znajdziesz. Jeżeli chcesz czegoś doświadczyć, to tego doświadczysz, ale ważne jest to, by nie zamykać się w sobie, by być osobą otwartą i być może podobnie jak ja, podobnie jak mój ten przyjaciel Adaś, może borykasz się z jakimiś problemami, stań w szczerości przed Bogiem, powiedz: Boże, jeżeli istniejesz, pomóż mi, przyjdź z jakąś odpowiedzią, daj mi jakiś znak, postaw jakichś ludzi na mojej drodze, a gwarantuję Ci, że Bóg nigdy nie pozostanie obojętny na tego typu deklaracje i postawę serca. Myślę, że to, co mówisz, jak zaczęła się Twoja historia, to pokazuje Twoją spójność wewnętrzną i to, że współdziałasz z tymi wartościami, więc to chyba nie była aż taka szalona decyzja, że ktoś Ci dał tą pozycję, bo Ty po prostu jesteś żywym świadectwem, że to działa, tak? Że te rzeczy się dzieją i że to jest fajna przestrzeń, żeby właśnie doświadczyć czegoś głębiej, na pewno czegoś głębiej niż na festiwalach, gdzie alkohol jest jednym z produktów tak naprawdę. Tak, i też powiem jeszcze tak, że to, czego doświadczyłem, to, czego nauczyłem się na festiwalu, to też zachęciło mnie do tego, żeby lokalnie się angażować, tak? Więc teraz nawet kandydowałem i brałem udział w wyborach lokalnych do Rady Osiedla i jestem radnym osiedla Karłowice Różanka. I też angażuję się lokalnie, bo radni są to osoby, które mają służyć lokalnej społeczności i dla mnie jest to ważne, żeby też nie tylko gdzieś tam raz do roku się angażować w jakieś rzeczy, ale też po prostu działać, funkcjonować lokalnie, więc jest to też jedna z moich teraz zajawek, która trwa i wierzę, że będzie trwać i też nie byłbym pewnie w tym miejscu, gdybym nie nabył pewnych kompetencji, umiejętności, gdybym nie doświadczył tego, czego doświadczyłem na festiwalu po prostu. No sam fakt, że przeprowadziłeś się z drugiego końca Polski do Wrocławia z Podlasia, tak? Tak, za tym też kryje się jeszcze jedna rzecz, bo w tamtym czasie moja dziewczyna mieszkała i pracowała w Belgii, w Brukseli, więc też rozumiecie, tak? Białystok, Bruksela, Wrocław, Bruksela, to też dystans był mniejszy i to też był jeden z tych czynników, który pomógł mi podjąć taką decyzję. Nie najważniejszy oczywiście, ale z perspektywy czasu wiem, że bardzo ważny i dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Super, gratulacje. No, to sam fakt właśnie czynnika miasta, myślę, że jest bardzo ważny. Ja sam jestem z Podkarpacia i widzę, że tutaj jest po prostu dużo więcej możliwości w samym Wrocławiu. Tak. A czy może masz jakieś takie, no może tak, gdybyś zaczął jeszcze raz od nowa tą historię, w której uczestniczysz w slocie, zwłaszcza na tej pozycji, w której jesteś w tym momencie, czy są jakieś błędy albo czy może zrobiłbyś coś inaczej, gdybyś zaczynał od początku? Myślę, że zrobiłbym podobnie, tak jak zrobiłem to tych 20 parę lat temu, czyli ponownie zacząłbym się angażować jako wolontariusz. Chciałbym, chcąc współtworzyć to wydarzenie, chciałbym poznać je od podszewki, tak? Chciałbym poznać ludzi, którzy to współtworzą, poznać wartości, poznać, z czym wiąże się praca na takim festiwalu, więc ponownie bym zaangażował się nawet do tej ekipy sanitarnej, która jest bardzo, bardzo ważna i ponownie bym się angażował w poszczególne działki. To jest droga, którą myślę, że naprawdę warto przejść i ponownie zrobiłbym w ten sposób. Pozdrawiamy Krzyśka, Krzysiek jest z nami, także Krzyśku, jak masz jakieś pytania, to masz jeszcze 10 minut na ich zadanie mniej więcej. Czyli angażowałbyś się od początku, okej, ale czy jest coś, co byś zrobił inaczej, czy wszystko po prostu było tak, jak do tej pory? Myślę, że... Może dowiedziałeś się po drodze coś, co nie wiedziałeś na początku i teraz po prostu byś ominął pewne rzeczy, bo poszedłbyś dalej. Myślę, że po prostu też taki błąd, który popełniałem, to był taki, że bardzo wiele rzeczy zawsze starałem się robić samodzielnie, tak? Nie delegowałem wielu rzeczy. Najwięcej tematów chciałem ogarnąć sam, bo czułem się w tym bezpiecznie. Dzisiaj z perspektywy czasu
zrobiłbym coś takiego, że dużo rzeczy chciałbym na jak najwcześniejszym etapie delegować innym osobom, jeszcze bardziej zaufać innym osobom w tym, że inne osoby ogarną te tematy lepiej ode mnie. Więc wypuściłbym z ręki, tak, wiele rzeczy znacznie wcześniej i postarałbym się więcej czasu poświęcić na to, by przygotować kolejne osoby do tego, by robiły to, co ja, albo też jeszcze bardziej były zaangażowane. Także to taki wniosek na pewno. Krzysiek zadał pytanie w międzyczasie. Jak dobierasz ludzi i ich weryfikujesz do projektu? Myślę, że częściowo odpowiedziałeś wcześniej, ale może masz jakieś refleksje jeszcze. Jak dobieram ludzi i kwalifikuję do projektu? No to jest to, co przytacza się przez tą naszą rozmowę, tak? Czyli patrzymy, czy te osoby, które chcą razem z nami współtworzyć ten projekt, czy te osoby mają te same wartości, na których nam zależy, tak? Czy one zgadzają się z naszymi celami? Czy dla nich naprawdę ma to wartość, tak? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to też patrzymy na te kompetencje, tak? Czy dana osoba poza tymi wartościami ma również pewne kompetencje, które może realizować i z którymi może wejść i współtworzyć festiwal, tak? Więc balans pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest dla mnie bardzo ważny. Okej, to też w sumie ja bym pogłębił to pytanie, bo tutaj pojawiła się sytuacja, gdzie mówiłaś o tej kawiarence, że ktoś się nie pojawia na stanowisku swoim i wtedy mu proponujecie, że no może jednak, żeby został uczestnikiem. I to jest taka sytuacja, kiedy widać, że ta osoba po prostu się nie pojawia przy swoich zadaniach, tak? Ale to jest wtedy takie bardzo ewidentne. Pytanie, czy jest coś jeszcze wcześniej, że na przykład obserwujecie, że widzicie, że ta osoba nie wywiązuje się należycie z tych obowiązków, czy po prostu to tak wychodzi, nazwijmy to organicznie, automatycznie, naturalnie, czy po prostu może macie jeszcze jakiś proces weryfikacji w trakcie? No mamy w trakcie proces weryfikacji, tak, bo bardzo rzadko tak jest, że osoba od razu się nie pojawia gdzieś tam na swoim dyżurze, tak, bardzo często jest tak, że ta osoba spóźnia się na swój dyżur, tak, ewidentnie jeden, drugi, trzeci raz spóźni się, czwarty nie przychodzi, więc już wcześniej są pewne rozmowy z takimi osobami. I też podobnie w poszczególnych gdzieś tam działkach, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o ochronę, gdzie tam mamy ponad 230 wolontariuszy, poza ochroną profesjonalną oczywiście, płatną, to mamy tych naszych wolontariuszy, którzy też no często gdzieś tam są przemęczeni, tak? Natomiast to zmęczenie nie wynika z tego, że oni dużo czasu poświęcają na pracę na rzecz festiwalu, ale zmęczenie na festiwalu wynika stąd, że ludzie korzystają z programu festiwalu. Program festiwalu odbywa się prawie całodobowo, więc ktoś, kto przyjeżdża, chce złapać jak najwięcej rzeczy, wziąć udział w jak największej ilości wydarzeń i to jest już męczące. Jesteśmy ograniczeni, potrzebujemy snu, odpoczynku i po prostu bardzo wiele problemów bierze się stąd, że ludzie są przemęczeni, nie dlatego, że my ich zmęczyliśmy jako organizatorzy festiwalu, ale my ich zmęczyliśmy jako organizatorzy festiwalu, którzy przygotowali tak szeroki program festiwalu. Atrakcją po prostu, wartością. Tak. Tutaj Krzysiek zadał pytanie w międzyczasie, myślę, że dosyć na nie odpowiedzieli właśnie teraz. Jakieś patenty motywacyjne może, czyli jak ich zapalacie, jak ich zapalasz? Może ty osobiście ich jakoś zapalasz, tych najbliższych współpracowników? Nie, no myślę, że słuchajcie, no trzeba doceniać ludzi, tak? Trzeba doceniać ludzi, którzy też poświęcają swój czas, przyjeżdżają, poświęcają swoje pieniądze, współtworzą to, więc ważnym naszą wartością jest też wdzięczność, tak? I to po prostu trzeba mówić, podkreślać i dziękować ludziom, tak? Bo mamy świadomość tego, że gdyby nie ich zaangażowanie, to my nigdy nie zrobilibyśmy imprezy na 8 czy na 9 tysięcy osób, tak? Bez ich zaangażowania, więc wdzięczność i po prostu na każdym kroku podkreślanie tego, że razem to współtworzymy i że wszystkie te osoby, które bez względu na to, czy są w ekipie sanitarnej, w ochronie, czy występują na scenie, że każda z tych osób jest bardzo, bardzo ważna i strategiczna, postawiona w całej tej naszej festiwalowej strukturze. Na tym nam po prostu zależy. Ja wiem, że czasami my na samym festiwalu jesteśmy bardzo zmęczeni, ucieka nam wiele rzeczy,
ale myślę, że to bardzo mocno pomaga nam, kiedy dbamy i kiedy mówimy o tym, że te osoby są cenne, są dla nas bardzo ważne i że bez nich nie jesteśmy w stanie zorganizować tego wszystkiego. Wdzięczność. Można powiedzieć, że wdzięczność i docenienie i tak. Też pokazanie, trzeci element, takie pokazanie wartości tego, co robią. Dokładnie tak. Okej. No to dobrze, to już się pomału kończy nasze spotkanie, także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie, bo mamy jakieś 5 minut. A jeszcze mam takie pytanie o przyszłość. Jak widzisz swoją rolę, swoją przyszłość w tej organizacji i jak w ogóle, czy macie jakąś wizję przyszłości dla Slotu? Czy to po prostu ono rośnie z roku na rok i nie macie, nie wiem, planu na 5 lat do przodu czy na 10? Jako stowarzyszenie podejmowaliśmy wiele różnych działalności artystycznych, eventowych, natomiast nie wiem, jak to się dzieje, ale nic nam w cudzysłowie w życiu tak dobrze nie wyszło jak Slot Art Festival. Więc dla mnie po tylu latach myślę sobie, że nie chcę się już angażować w jakieś nowe działalności, nowe rzeczy, bo też zawodowo nie mam na to przestrzeni, ale myśląc o przyszłości festiwalu dalej chcę się angażować. Możliwe, że wycofam się z tego miejsca, w którym teraz jestem i stworzę jeszcze większą przestrzeń dla kolejnych osób, ale nadal chcę być w tym trzonie, w radzie festiwalu, w gronie osób, które podejmują kluczowe i decydujące decyzje odnośnie przyszłości festiwalu. Także nie chcę się absolutnie oddalać, ale myśląc o sobie, myślę też o takim troszeczkę wycofaniu się. Tak jak kiedyś, wiele lat temu byłem dyrektorem odpowiadającym za całość i za pracę pozostałych też dyrektorów, to zrobiłem tych parę kroków do tyłu. Dziś jestem jednym z czterech dyrektorów i być może nadchodzi czas, kiedy trzeba podejmować kolejne rozsądne i potrzebne decyzje. To trafiłeś tutaj w sedno, to w sumie nie mówiliśmy o tym, że ty byłeś osobą tą, powiedzmy, najbardziej odpowiedzialną za wszystko i wszystko spinałeś, czyli ty z własnej woli udostępniłeś swoją rolę, jak gdyby podzieliłeś na cztery podrole, nazwijmy to, i stałeś się jedną z tych ról, czyli spłaszczyłeś trochę ten wierzchołek, nazwijmy to, tak? Okej, okay. Tak, czyli tak. Kolejnym krokiem tego spłaszczania byłoby bardziej jeszcze to być może oddać odpowiedzialność innym osobom, tak? Tak. I wtedy twoja rola być może byłaby jako mentora osoby wspierającej bardziej niż operacyjnej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czas leci, mamy jedno życie tutaj. Jestem sam zaskoczony, kiedy też patrzę w przeszłość i widzę, jak to się potoczyło, bo moja historia związana z festiwalem rozpoczęła się w 1998 chyba roku. Więc słuchajcie, to jest po prostu, to jest no, kawał czasu. A ja bardzo, bardzo cieszę się, że miałem ten przywilej i mam ten przywilej i akurat znalazłem się w takim miejscu i wiem, że to nie jest przypadek, ale gdzieś tam opatrzność czuwa i ktoś tam na górze wiedział, gdzie mnie posłać i gdzie postawić, w jakim miejscu. To robi, zgadza się. To jeszcze chciałbym się, mamy króciutko, ale chciałbym się cofnąć w czasie. I gdy byłeś tą osobą jedyną odpowiedzialną za wszystko, to co cię skłoniło, żeby tą rolę podzielić na cztery i oddać? I czy miałeś być może jakieś rozterki wtedy, czy to da radę, czy kogo wybrać? Jak to wyglądało? Musimy pamiętać, że festiwal rozwijał się, tak? Od z imprezy, która miała 60 czy 50 osób do 8-tysięcznego wydarzenia, tak? Jesteśmy w Lubiążu od 2001 roku, więc też już sporo lat, tak? I to ta moja decyzja też była związana z tym, że wszystko zaczęło się bardzo mocno rozwijać i było bardzo trudno jeszcze jednej osobie koordynować to wszystko. I też chciałem zawodowo też robiłem też inne rzeczy, więc nie byłem w stanie ogarnąć już tego wszystkiego i robić dobrze wszystkie rzeczy, w które się angażuję. Więc to było też taki naturalny sposób nastąpiło. No i też oczywiście komunikowałem to i widziały to też osoby z Rady Festiwalu i to była też nasza taka wspólna decyzja i myślę, że to była bardzo dobra decyzja i myślę, że dzięki temu dzisiaj festiwal też jest o wiele dalej niż gdyby został po prostu w tamtym miejscu, gdzie ja odpowiadałem za wszystko. Możesz podać mniej więcej, jaka to była skala wtedy, kiedy ty sam za wszystko odpowiadałeś?
5000 osób. Czyli dalej duża skala. No, no tak. Dobrze, kochani, to jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to to jest dosłownie ostatnia chwila, a jeżeli nie, to będziemy pomału kończyć. No, ja ci, Radku, bardzo dziękuję też za twoją osobistą historię, kiedyś się też tym podzieliłeś. I tak jak mówię, ja myślę, że ta spójność z tym, co robisz i tym, kim jesteś, i że autentycznie się na ten temat wypowiadasz, to przyciąga też. I to też pokazuje, że można na tobie polegać, nie tylko efekty, no powiedzmy, excelowe, ale przede wszystkim, że tutaj coś w środku jest i że to coś wartościowego, więc to też pociąga ludzi, myślę. I to jest bardzo ważne w tym wszystkim. Dobrze, ja tutaj nie widzę, żeby ktoś jeszcze zadawał pytania. Jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. I wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie nas. Radek jest też dostępny na Facebooku. Być może na toku tych wszystkich prac, które wykonuje, będzie w stanie jakoś odpowiedzieć. A jeżeli nie, to też śmiało zadawajcie nam tutaj pytania później do nagrania. Te nagrania też będą dostępne. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejne śniadanie już za miesiąc. Trzymajcie się. Hej. I już nas wyłączam.